dobry, Marlena Sioch. Oglądacie Państwo program Mazowsze, wiadomości z regionu. A co w tym odcinku? Ekoprzystanki w Brwinowie. Policzna i jej pomysł na integrację. Powiaty Siedlecki i Łosicki mogą zaczynać inwestycje. Konkurs o Nagrodę Marszałka. Pierwsze zielone wiaty przystankowe, które pojawiły się w Brwinowie w ubiegłym roku, zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez mieszkańców. Teraz czas na kolejne 4. Ich ściany będą obrośnięte pnączami, a w donicach pojawią się kolorowe byliny. Na przystankach zostaną też umieszczone stacje solarne z możliwością ładowania USB. Przyjrzyjmy się zatem z bliska ekologicznej wizytówce Brwinowa. Ten gołąb nie siedzi nad łąką, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. To dach przystanku autobusowego w Brwinowie. Po ścianach wiaty zaczynają piąć się bluszcz i powojnik. Na dachu rozrasta się rozchodnik. Jednym słowem, w takich okolicznościach przyrody przyjemnie się odpoczywa, czekając na autobus. Większość gro naszych mieszkańców, przynajmniej moich koleżanek, kolegów, mówią, że jest fajnie posiedzieć, że jest gdzie odpocząć. W tym roku wsparcie z budżetu Mazowsza pozwoli w Brwinowie i sąsiednich miejscowościach utworzyć kolejne 4 zielone przystanki. Oprócz otaczającej zewsząd zieleni na przystankach zostały umieszczone stacje solarne z możliwością ładowania USB i włączające się automatycznie po zmroku oświetlenie przystanku. Zmniejszenie ilości pyłów i innych zanieczyszczeń, zatrzymanie deszczu spadającego na przystanek, a także znaczące obniżenie temperatury wewnątrz – to najważniejsze efekty ekologicznego przedsięwzięcia gminy Brwinów. Padliśmy kiedyś na taki pomysł, żeby część przystanków komunikacji publicznej, komunikacji gminnej przerobić na zielone przystanki, gdzie ludzie nie będą na słońcu oczekiwali na autobus, tylko będą mogli schować się pod zielenią w takim swoistym mikroklimacie, gdzie jest od razu te 3-4 stopnie mniej, gdzie jest przyjemny cień, a poza tym również przyjemne zapachy. To kontynuacja ubiegłorocznego zadania. Pierwsze zielone wiaty przystankowe, które pojawiły się w ubiegłym roku w Brwinowie, zostały bardzo dobrze przyjęte. Ja też oceniam bardzo dobrze. Jest dużo zieleni, która jest bardzo przyjazna dla otoczenia, dla osób, które czekają na autobusy i są w pełni zadowoleni, że tak władze miasta zadbały o podsiedzenie na tym przystanku dla podróżnych. Wsparcie na realizację zielonych przystanków pochodzi z autorskiego mazowieckiego instrumentu wsparcia ochrony powietrza i mikroklimatu Mazowsze 2021. Nowoczesny i wygodny budynek, miejsce do integracji społeczności lokalnej, już niebawem powstanie w Policznie. Jego budowa będzie możliwa dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w wysokości blisko 3 milionów złotych. W ramach inwestycji w Centrum Policzny powstanie wielofunkcyjny, nowoczesny i wyposażony w ekologiczne technologie budynek. Miejsce integracji lokalnej społeczności. W jednej części budynku zaplanowano pub, gdzie będzie można aktywnie spędzać czas, grając w bilard, rzutki czy kręgle lub obejrzeć wydarzenia sportowe. W drugiej znajdą się pomieszczenia dziennego pobytu dla seniorów. Powstanie także biblioteka z czytelnią, świetlica gminna, sala widowiskowo-prelekcyjna oraz pomieszczenia dla pogotowia ratunkowego. Mamy zamiar rozpocząć tą inwestycję, teraz jest faza projektowa. Do końca roku powinniśmy uzyskać pozwolenie na budowę i od nowego roku rozpisujemy przetarg, postępowanie przetargowe i do sierpnia 2023 roku mamy zamiar zakończyć tą inwestycję i ją oddać do użytkowania mieszkańcom. Dodatkowo wokół budynku utworzone zostaną park, dziedziniec, altana z miejscem na grilla i ognisko oraz parking. Kolejne wsparcie, które trafia bezpośrednio do gminy Policzna. A ta lista jest dosyć okazała i dlatego tym bardziej moje gratulacje na ręce pana wójta, bo co by nie mówić, to gmina Policzna jest takim wzorcem do naśladowania i mam nadzieję, że wiele samorządów będzie się wzorowało na właśnie tutaj kwestiach pisania dobrych projektów i realizacji tych projektów. Na realizację budowy centrum Policzne dostało 2 700 tysięcy. Programy wsparcia samorządu Mazowsza są bodźcem do rozwoju dla wielu gmin, miast czy powiatów. W subregionie radomskim wsparcie otrzyma 16 inwestycji na kwotę ponad 26 milionów złotych. Już niebawem serce Siedlec wypięknieje. Miasto przygotowuje się do modernizacji Skweru Niepodległości. Plac, który znajduje się bezpośrednio przy magistracie, ma zyskać nowy, atrakcyjny wygląd.
To już ostatnie chwile, aby zapamiętać skwer Niepodległości w centrum Siedlec przed jego rewitalizacją i przebudową. Ale to jedno z ponad 140 przedsięwzięć w powiatach łosickim i siedleckim, możliwych do realizacji dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego. Wysokość dotacji z budżetu Mazowsza wynosi prawie 4 miliony złotych. To są środki z różnych programów. Dzisiaj trafia tutaj do subregionu siedleckiego, do powiatu siedleckiego i do powiatu łosickiego ponad 9 milionów złotych, część w ramach programów, które są finansowane z budżetu województwa, ale część również w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Budowa chodnika w Czuchowie, inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Łosice, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda czy zakup nowego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Niemojki. Lista inwestycji dzięki wsparciu z budżetu Mazowsza jest naprawdę długa. Ochotnicza Straż Pożarna w Uszlewie dostała środki na modernizację istniejącego budynku. Też się z tego tytułu bardzo cieszymy. Dostaliśmy również środki finansowe na krótki odcinek, ale ważny, drogi gminnej w miejscowości Felin. Jest to kwota 50 tysięcy złotych i też ona zaspokoi nasze potrzeby i potrzeby tamtych mieszkańców. Dla jednych ważny będzie nowy plac zabaw, dla innych dodatkowe zajęcia dla dzieci czy wymiana oświetlenia ulic. Jeszcze inni potrzebują nowego sprzętu dla strażaków i choć granty nie są wysokie, często są jedyną szansą na realizację inwestycji. Czekamy na podpisanie umów na kolejne drogi. Mamy pozyskanych już około 13 milionów złotych z zewnętrznych źródeł. Czekają już tylko na wydatkowanie. Jest oczywiście wydatkowane w latach 2021-2022. Na dwa lata te inwestycje mamy zrealizować, ale są to już środki znaczące. No i będziemy dalej oczywiście pozyskiwać z każdego możliwego źródła. My jesteśmy jako powiat łosicki bardzo, bardzo małym powiatem. Jest to jeden z najmniejszych powiatów w Polsce. Dochody własne są minimalne. Nie posiadamy praktycznie środków własnych. Każda pomoc z samorządu województwa mazowieckiego jest drogocenna. W tym naborze dostaliśmy 4 miasy, jeden wniosek na MIWOP na inwentaryzację źródeł ciepła, też z Fogru droga w miejscowości Padków Prusy oraz dofinansowanie na strażnicę i dofinansowanie do lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Niemojki. W powiatach łosickim i siedleckim dofinansowanie w ramach mazowieckiego instrumentu aktywizacji sołectw 2021 otrzymały 73 inicjatywy sołeckie z 16 gmin: Huszlew, Korczew, Kotuń, Łosice, Mokobody, Olszanka, Paprotnia, Platerów, Sarnaki, Siedlce, Skórzec, Stara Kornica, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn. W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tysięcy złotych dla jednego projektu. Będzie to przebudowa drogi Krzesk-Kośmidry. To będzie odcinek około 2 km, bo ponadto na tę drogę oprócz tego dofinansowania w wysokości 100 tysięcy złotych pozyskaliśmy jeszcze dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych i także tam około 3 km drogi będzie wyremontowanych. Będą to zróżnicowane inwestycje: budowa oświetlenia drogowego, zagospodarowanie placów przy świetlicach centrów miejscowości. Są to pieniądze, które w połączeniu z środkami chociażby z Funduszu Sołeckiego stanowią już realną pomoc dla tych sołectw. Kolejna umowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, jest to kwota 50 tysięcy na modernizację drogi gminnej. Też dosyć pokaźny zastrzyk gotówki, który pozwoli zrealizować inwestycję, która już od kilku lat była planowana. A kończymy ekologicznie. W tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu w powiatach łosickim i siedleckim dofinansowanie otrzyma 9 projektów. Do samorządów trafi w sumie ponad 380 tysięcy złotych z budżetu Mazowsza. Sława Przybylska, ksiądz Jan Twardowski, Barbara Wachowicz czy Wojciech Siemion to kilkoro spośród kilkuset do tej pory nagrodzonych wybitnych mieszkańców Mazowsza. Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych mieszkańcom regionu. Właśnie wystartowała 22. edycja plebiscytu. Nagroda trafia m.in. do artystów, twórców ludowych, zespołów artystycznych, organizacji społecznych czy charytatywnych oraz innych wybitnych promotorów kultury. Kandydatów mogą zgłaszać Komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego, samorządy gmin, miast i powiatów, a także stowarzyszenia i fundacje oraz organizacje społeczno-kulturalne i naukowe działające na terenie województwa mazowieckiego. To jest właśnie nagroda dla aktywnych osób. Od lat ta nagroda marszałka jest przyznawana osobom bardzo kreatywnym, ale przede wszystkim
wszystkim osobom, które oprócz tego, co mają w swoich obowiązkach, robią coś więcej dla mieszkańców, dla ludzi społecznie się udzielają. Każdy może zgłosić swoją kandydaturę. Przeważnie zgłaszają to organizacje pozarządowe, wskazując osobę, która naprawdę bardzo mocno działa w danym środowisku. Tych zgłoszeń zawsze jest bardzo dużo i kapituła zawsze ma ogromne trudności z wyborem najlepszych, dlatego że naprawdę mamy bardzo wiele osób, które są prężnie działające, ale oprócz tego te osoby są bardzo skromne. Stąd też co roku przyznajemy 10 nagród marszałka, potem jest uroczysta gala, więc naprawdę warto jest wziąć w tym udział, a nagrody są niebagatelne, bo 10 tysięcy złotych na osobę, która zostaje wyróżniona. Kapituła wyłoni 10 laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych. W tym odcinku to już wszystko, co przygotowaliśmy, a wkrótce zapraszam na kolejny program Mazowsze Wiadomości z regionu. Do zobaczenia.